Polska jest bardzo podobna do Ukrainy na pierwszy rzut oka, tak jak ludzie w sumie. To też właśnie jesteśmy takim bardzo... O, jak głośno! Czuję się jak w domu. Jesteś w Polsce, Helen? No to już mieszkam 5 lat. Mogę 100% powiedzieć, 5 lat już mam odhaczone. To już kawał czasu jest. No, powiem ci, że tak szybko ten czas zleci, że nawet nie wiem gdzie. Jak przyjechałaś do kraju, to nie wybrałaś stolicy, nie mieszkasz w Warszawie, tylko w Opolu. Dlaczego wybrałaś mniejsze miasto? W sumie uważam, że miasto mnie wybrało. To był taki przez przypadek, tam trafiłam, ale później już byłam w większych miastach i powiem ci, że naprawdę... Mimo wszystko Opole mimo wygrywa. Wszystko uwielbiam Opole. Nie na pierwszy dzień, ale na drugi to już zakochałam się w to miasto. Bardzo dobrze mówisz po polsku. Dziękuję. Ale było tak, że ty znałaś język polski wcześniej, czy przyjechałaś i musiałaś się nauczyć? Znalazłam książkę od swojego dziadka, jakoś tam się nazywała Polskie dla rosyjskojęzycznych. Otworzyłam i jak zobaczyłam ten alfabet, to stwierdziłam, że po prostu nie ma szansy. Jak tyle wariantów jest literek czy ły, które po prostu nie ma żadnych odpowiedników w rosyjskim języku, no to dobra. Odkładam, na miejscu się zorientuję. To był błąd. Drugi raz tak tego nie powtórzę, naprawdę. A co cię zadziwiło najbardziej w takiej kulturze polskiej? No narzekanie chyba. Tak? Naprawdę. Bardzo gościnny naród, bardzo otwarty, ale narzekać to lubicie. No. A powiedz mi, jaka kuchnia króluje na Ukrainie? Wiesz, że słonina to jest takim narodową potrawą Ukraińców i Ukrainy? W życiu bym nie pomyślał. Co? Naprawdę, bez tego to żadne po prostu, żadna zima nie obchodzi się. I otworzyli pierwszy muzeum słoniny na całym świecie. Z której części w ogóle Ukrainy ty jesteś? Jestem z południa, tam gdzie jest słońce i arbuzy. Właśnie najbardziej doceniam to, jak mieszkałam tam na Ukrainie, że miałam godzinkę i ty już pijesz kawę na morze. Ile czasu zajmuje ci dojechanie z Opola nad morze? No jak ostatnio jeździliśmy, to było z 8 godzin. Dzisiaj będziemy jechać może krócej niż 8 godzin, ale w piękne miejsce do Puszczy Białowieskiej i tam też na ciebie czeka całkiem niezła naprawdę? Ekipa. Naprawdę? Po prostu przez całe życie marzyłam tam pojechać, bo naprawdę dużo słyszałam o tych terenach. Ja zabiorę całość. A ja ci pomogę. Po takiej podróży to zasługujemy na jakiś dobry lunch, a miejsce tak. Jest piękne. Co my tu mamy? Bo widzę łososia. Przygotowałam dla ciebie kanapki z łososiem. Powiem ci, że to jest na bogato. Naprawdę, na każde święto mam tak zawsze lubię. Kanapki z łososiem. W Ukrainie to jest tak drogie danie, ale uwielbiam. No i tak jak jestem z nadmorza, to mamy dużo tych ryby, kraby. W ogóle jak byłam dzieckiem, to chodziliśmy normalnie nad morzem. Pomimo tego, że to wszystko sprzedawali, można było normalnie zjeść, to jeszcze można było tych krabów złapać i później ze sobą w butelce zawieźć do domu. A powiedz mi, co to jest? Bo to mnie interesuje. A to jest grzyb w bekonie. Spróbuj. Grzyb w bekonie. Mam nadzieję, że tobie smakuje. Dobre? Bardzo to jest dobre. Proszę. Powiedz mi, jest coś takiego w kuchni polskiej, czego nie spotykamy w kuchni ukraińskiej? Ale jak przyjechałam tutaj, to chyba najbardziej mnie się zdziwiło, to kluski. Czegoś takiego u kluski. Mnie nigdy nie jadłam. I nie ma klusków trochę... na Ukrainie? No nie ma. Teraz już jem, ale na początku, pamiętam pierwszy rok, no tak spróbowałam. Nie smakowały ci? Nie. Co z kawiorem na Ukrainie? Bo ja po raz pierwszy usłyszałam to słowo, bardzo się zdziwiłam, bo kawior po ukraińsku, po rosyjsku, to jest dywan. O co chodzi? Tak! Kanapa to jest dywan po rosyjsku. Ja pamiętam, goście przychodzą, no to zachodź, proszę, proszę, proszę bardzo, siadajcie na dywanie. A wracając do kawiora, no to jest też takie na bogato. W sensie, że jak jest święto, no to pamiętam, z dzieciństwa zawsze było bardzo ciężko kupić tą ikrę.
jeszcze dostali, to było po prostu jak złoto i tak malutkie kawałki chleba, masełko i tak trochę tych groszków ikry, takie duże. Cześć! Cześć! To właśnie Aga i Mirek, do których przyjechaliśmy. O! Miło Helen? Was widzieć. Cześć. Poznaj cię, Helen. Miło mi. Helen? Miło, żeśmy się tutaj złapali. Super, też się cieszymy. Ej, a jakie pieski mają na imię? To jest Nosia, a to jest Lady. Lady. Proszę. Jakie są przytulne. Słuchajcie, a jak długo w ogóle żyjecie w puszczy? Czy przyjechaliście, czy z pokolenia w pokolenie? Od zawsze. Naprawdę? Tak, jesteśmy rodziną wielopokoleniową. Mieszkamy w domu, który kupili moi pradziadkowie, także bardzo dobrze nam się tu żyje. A macie jakieś legendy związane z puszczą? Tak, oczywiście, takich legend jest wiele. Bóg Thor po problemach z wiarołomną żoną i spisku krasnali, gnomów i troli, musiał uciekać ze swojej ziemi, przemienił się w lądowiec i parł na południe. W pewnym momencie zatrzymał się zmęczony, spojrzał wstecz i zobaczył, jakiego ogromu zniszczenia dokonał, zapłakał i przywołał królową drzew, to jest pramatka wszystkich puszcz. Królowa szła drogą zniszczenia, których dokonał Thor i zasadzała puszczę. W pewnym momencie dotarła do Puszczy Białowieskiej i postanowiła odpocząć. Tak jej było tutaj dobrze, że została na dłużej i z tego jej wypoczynku powstały w tym miejscu najwspanialsze okazy roślin, drzew, krzewów. I jak legenda głosi, jest to miejsce na tyle magiczne, że jeżeli zostanie wycięte ręką ludzką, wszystkie puszcze, które zasadziła królowa drzew, zginą. To jest jedna z takich potraw popularnych na polskim stole. Zazwyczaj się robi ją w wersji z mięsem i z ryżem. Ale też... Ale czego więcej jest? Mięsa czy ryż? Mięsa. Ale my robimy taką wersję wegańską. Jest ryż, są grzyby leśne, czosnek, cebulka podsmażona i zioła. A teraz możemy przejść do robienia grzeczenników. Właśnie powiem się, że co mam... Co to jest? Pierwszy raz słyszę w ogóle takie słowo. To jest taki kotlet, ale tak jak robimy teraz wega, to będzie z kaszy gryczanej. Przedstawiam wam Amelię, naszą siostrzenicę, która uwielbia tutaj wpadać do nas i wyjadać to, co ciocia przygotuje. Tak, zwłaszcza, że jestem też weganką, więc tutaj... Tak, tutaj ma raj na stole. Najczęściej u mnie na przykład w rodzinie to spotykamy się w sobotę, jak każdy ma dzień wolny. Ale to nie na zasadzie, że to są tradycje, tylko właśnie, żeby po prostu zobaczyć siebie i tyle. A tutaj normalnie to jest klasyka po kościele. Amelia, podasz mi buraczki? Tak, no i to właśnie bierze się raczej z tego, że to jest właśnie ta klasyka pokościelna. Chociaż to akurat tutaj u nas na wschodzie, no to masz chodzenie do cerkwi, ale też jest całkiem standardowe to, że jest jakiś główny taki posiłek, gdzie rodzina się zbiera, wracając z nabożeństwa, sobie jest z reguły już to wszystko przyszykowane i jemy. Mógłbym prosić połowę tego placka ziemniaczanego? Tak, babki oczywiście. Ziemniaczanej. Babki ziemniaczanej. Babki. Taki bardzo tradycyjny podlaski przysmak. No dobrze, mamy tą babkę ziemniaczaną i mamy owoce i wszystko ma swój odpowiedni, adekwatny kolor. To jedzenie jest pełne życia. Dokładnie. Helen, a jakie są u was takie typowe, proste potrawy, które jecie na co dzień? Tak, warzywne ragu. Nie wiem, czy przetłumaczę to po polsku, ale właśnie to takie najbardziej uwielbiam, bo też na przykład z tych regionów, gdzie pochodzę, to jest upał zawsze. Latem jest 30 parę stopni w nocy. W taki upał nie chce się jeść. Tam w dzień to może być 45-50 w cieniu. To naprawdę jest bardzo gorąco. 50 stopni w cieniu. Tak, czasami tak mamy, naprawdę jest. I jest taka sucha, nie ma wiatru, no nic po prostu. I nic nie chcesz jeść. I pamiętam, że u mnie w rodzinie zawsze ratowało te ragu. Bo to są tylko warzywa, ziemniaki, cukinii, kapusta chyba, no,
pomidorki i to wszystko tak się gotuje w sosie i stawia się do lodówki. Jak właśnie wracasz z kąt, to można wyciągnąć tą zimną potrawę, taką dobrą warzywa. Takie wszystko naturalne i naprawdę tę potrawę bardzo, bardzo pamiętam i lubię właśnie dzieciństwo, mi się skojarzy. My pójdziemy tylko do ogrodu, no na przykład ogóreczki mamy z własnego ogrodu, koper z własnego ogrodu, ziemniaki też. Czereśnie są od sąsiada z drzewa. Czyli wszystko zostają w rodzinie i tak. Tak. Bo sąsiad ma zawsze najlepsze owoce. U sąsiada zawsze najlepsze. Grzyby daleko do lasu nie mamy, to są puszczańskie leśne grzyby, przepyszne. Myślę, że nie ma co szukać po świecie jakichś dla nas lepszych. Oczywiście możemy czasami tam urozmaicić sobie menu jakimś egzotycznym akcentem. Ale zobacz, tam nawet na tych kotlecikach z kaszy gryczanej kwiatuszki leżą, które są też jadalne, bo to są kwiatki chrzanu. Słuchaj, mamy tutaj takie ładne ciasto. Co to jest w ogóle? To jest wyjątkowe ciasto, nazywa się Marcinek. Jego historia... Jak imię? Marcinek. Czemu Marcinek? Może być Wiktorik? Czemu nie Helenka? To musicie już pogadać ze świętym Marcinem, bo to było ciasto wypiekane na dzień świętego Marcina. Możemy nawet policzyć placuszki, ile ich jest. Wow! Ucieka! Najbardziej takie tradycyjne receptury mówiły, żeby było około 30 placuszków, takich około 2 mm grubości. Smacznego. Wznoszę to z tym ogórkiem. Za ten pyszny obiad. Smacznego. Smacznego. Że to się udało, to nie wierzę. Smacznego. Smacznego. A wiesz, że kolor czerwony w Wietnamie symbolizuje szczęście? My jedziemy rydwanem szczęścia.